Czy zastanawiałeś się może, jak to się dzieje, że niektórzy mężczyźni są obiektem pożądania większości kobiet, a inni z kolei nie przyciągają do siebie zbyt dużej uwagi? Oczywiście sława i bogactwo robi swoje, ale nawet jeśli nie jesteś Bradem Pittem, to nadal możesz dużo zrobić pod względem swojego wyglądu i zachowania, żeby być dużo bardziej sexy. Oto 6 wskazówek. Jeden. Bądź asertywny. Jesteś na randce i kelner właśnie przyniósł Ci przypalonego kotleta. Narzekanie na to, jak można było tak zrobić, jak bardzo nie smakuje Ci węgiel, który właśnie czujesz pod językiem, nie wróży zbyt dobrze na przyszłość. Jeśli nie potrafisz się postawić i zadbać o swoje interesy, to prawdopodobnie nie zadbasz też o interesy swojej przyszłej kobiety. Tymczasem asertywność i grzeczna stanowczość świadczą o dużej pewności siebie, a to jest bardzo atrakcyjne. Oczywiście asertywny powinieneś być także względem kobiety, z którą się spotykasz. Ona chciała iść do teatru, a ja chciałem iść do kina. Więc poszliśmy na kompromis i wybraliśmy się do teatru. Problem polega na tym, że to nie jest kompromis. Podobnie, jeśli tak bardzo zależy Ci na spotkaniu, że zawsze pasuje Ci każdy termin, to być może będziesz spotykał się częściej, ale to działa tylko na krótką metę. Bo przez to jesteś mniej atrakcyjny i Twoja relacja prawdopodobnie nie potrwa zbyt długo. 2. Jesteś bardziej sexy z kilkudniowym zarostem. Kobiety jednoznacznie wskazują mężczyzn właśnie z takim zarostem jako bardziej atrakcyjnych niż tych samych mężczyzn ogolonych na gładko. Dlaczego? Bo zarost na twarzy to jedna z rzeczy, które mocno odróżnia nas od kobiet, a z reguły im mocniej podkreślasz różnicę między płciami, tym bardziej atrakcyjny jesteś. Jedyny haczyk polega na tym, że z gładko ogoloną twarzą jesteś bardziej wiarygodny. Dlatego jeśli marzy Ci się kariera polityczna, to lepiej nie być sexy. 3. Prowadź i wychodź z inicjatywą. Jeśli ciągle mówisz do swojej kobiety: kochanie, nudzi mi się, wymyśl coś, to prawdopodobnie nie rzuci się na Ciebie, przykuwając Cię do łóżka kajdankami. Bo to nie jest sexy. Ale wychodzenie z propozycją spotkań, organizowanie czasu, wybieranie stolika w restauracji czy miejsca, w którym usiądziecie na koncercie, to typowo męskie zajęcie, a przez to również atrakcyjne. Grunt to jednak z tym nie przesadzać. Zawsze proponuj, co masz na myśli, ale pamiętaj, żeby liczyć się także z jej zdaniem. 4. Mówiąc o byciu sexy, nie można nie wspomnieć o budowie fizycznej. Nawet najbardziej asertywny i zarośnięty mężczyzna, nie ukrywajmy tego, nie będzie sexy, jeśli ma posturę 16-letniej dziewczynki w 9 miesiącu ciąży. Muskulatura to kolejna rzecz, która bardzo odróżnia nas od kobiet i jest wyjątkowo atrakcyjna. Na panie najbardziej działają plecy w kształcie litery V, płaski brzuch i muskularne uda. Chociaż jeśli masz te 3 elementy, to prawdopodobnie reszta Twojego ciała również jest muskularna. Dlatego trening na siłowni cały czas jest w cenie. 5. Ćwicz poczucie humoru. Jedną z najbardziej pożądanych męskich cech, jaką wymieniają kobiety, jest właśnie dobre poczucie humoru. Umiejętność rozbawienia kobiety może zrekompensować naprawdę wiele innych niedociągnięć swojej strony. To jak ćwiczyć swoje poczucie humoru to temat rzeka i mówiłem o tym na innych filmach na swoim wideoblogu na jakzdobywać.pl. Ale jeśli chcesz sprawdzić, na jakim poziomie już teraz jesteś, to zachęcam do rozwiązania bezpłatnego testu flirtu i ciętej riposty również na stronie jakzdobywać.pl. 6. Ubieraj się elegancko. Kobiety, oprócz tego jak wyglądasz, jak pewny siebie jesteś i jakie masz poczucie humoru, zwracają dużą uwagę także na to, jaki masz status społeczny. A ten łatwo jest pokazać przez elegancki ubiór. Może Ci się to podobać lub nie, ale w dżinsach i w bluzie z kapturem dużo rzadziej będziesz przyciągał uwagę, niż kiedy założysz garnitur lub co najmniej bluzę zastąpisz koszulą i marynarką. I na koniec tego nagrania proponuję zrobić taki mały quiz. Napisz w komentarzu pod tym nagraniem, który z tych czynników, które wymieniłem,
jest według Ciebie Twoją najmocniejszą stroną, który idealnie do Ciebie pasuje, który już wcześniej wdrożyłeś w życie. Dzięki temu zobaczymy, która z tych sześciu wskazówek właśnie najczęściej się pojawia. I jeszcze muszę wspomnieć, że takim siódmym nieoficjalnym czynnikiem czy wskazówką jest oczywiście subskrybowanie tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jak zwykle zachęcam też do rozwiązywania darmowych testów na stronie jakzdobywać.pl i do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marchew.